Dwie osoby zaczęły z nim rozmawiać. Mojżesz i Eliasz. Ukazali się blasku i powiedzieli, że jego odejście musi nastąpić w Jerozolimie. Ewangelia według Łukasza, 9 rozdział, 30-31 wersetu. Mówili o jego odejściu. Mówili o jego śmierci. Mówili o jego odejściu, którego miał dokonać. Trzy cenne i ważne słowa. Mówią nam one o bliskości, osobistej bliskości, jaka istnieje pomiędzy Panem Jezusem Chrystusem a wybranymi w Królestwie Chwały. Jak to było na początku w Ogrodzie Eden, potem pomiędzy patriarchami, a następnie z uczniami i ich boskim mistrzem, tak będzie w wiekach chwały. Między Panem Jezusem Chrystusem a Jego ludem będzie osobista zażyłość. To właśnie oznacza słowo rozmowa. Mamy również przedmiot ich rozmowy. Było nim Jego odejście. Temat najbardziej godny zaangażowania uwielbionych zastępów. Możemy mówić o tym co tydzień, w każdy dzień Pański, w świetle zmartwychwstania, ponieważ odkupieni w niebie mówią o tym w świetle chwały. Ten wielki fakt, czyli tajemnica, będzie obchodzony na wieki, gdyż jest to wielki fakt, który jest filarem wieczności, podwaliną stworzenia Bożego. Ci rozmówcy dali nam poznać bardzo ważną sprawę związaną z tym przedmiotem. To było odejście, które miało być dokonane. Słowo, które sugeruje pełny, skończony, doskonały charakter sposobu, w jaki ta wielka tajemnica, odejście, śmierć Baranka Bożego w Jerozolimie miała być przeprowadzona. Cała należyta powaga miała to podkreślić i naznaczyć. Dokonane oznacza, że nic nie mogło pozostać bez wpływu, bez przedstawienia lub bez zabezpieczenia z tych faktów, które miały być uczynione. Jaka jest to pociecha? Jaka to jest pociecha dla nas, zbawionych grzeszników? Jaka to jest pociecha dla nas, grzeszników? Ofiara Baranka Bożego była cenną, wieczną tajemnicą, która miała dać nam błogosławiony wieczny pokój. I to się dokonało i zostało dokonane, i to zostało wykonane i się raz na zawsze wykonało. Dlatego możesz przyjść do Pana Jezusa, uwierzywszy w Pana Jezusa, masz zagwarantowane pełne zbawienie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko Pan Jezus jest Zbawicielem, który może uratować. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Jeśli nie chcesz iść do piekła, na które zasłużyłeś, ale chcesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, od razu.